Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Witajcie drodzy słuchacze, to jest Operacja Styl. Ja nazywam się Julia Kasperkiewicz. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria Magdalena Milczarek, która prowadzi profil na mediach społecznościowych Polka na Sycylii. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, raczej po włosku buonasera. Marysiu, dlaczego akurat wybrałaś Sycylię? Co takiego sprawiło, że ją pokochałaś? Sycylia to przede wszystkim dla mnie wyspa ludzi szczęśliwych. To jest miejsce, gdzie czas się gdzieś na swój sposób zatrzymał. I ja bardzo kocham tę wyspę za ten spokój, za radość z bycia tu i teraz. Sycylia bardzo wielu pięknych rzeczy mnie w życiu nauczyła. Przede wszystkim zwolniłam tempo i mam wrażenie, że przewartościowałam bardzo, bardzo dużo rzeczy. Tutaj też mogłabym nieskończenie opowiadać, jakie wartości tutaj są, jak ważny jest drugi człowiek. Za co turyści kochają Sycylię, a za co ty ją uwielbiasz? Myślę, że turyści kochają Sycylię za piękne widoki, za piękną naturę, za przyrodę, za to, że ludzie są uśmiechnięci, że jest pyszne jedzenie, że przyjeżdżając na Sycylię mam wrażenie, że od razu czuć takie zatrzymanie, że tutaj ten czas i zegarki nie mają takiego znaczenia jak na przykład w Polsce. Tutaj nie ma takiego pędu i biegu. Myślę, że za to ludzie najbardziej kochają tą wyspę, ale też bardzo często słyszę, że oprócz tego, że jest i morze, i góry, i piękna zieleń, to też jednak jedzenie jest tutaj bardzo dobre, jest przepyszne, ryby, owoce morza. I tak naprawdę w Polsce nie mamy na co dzień tego typu produktów dostępnych w takim smaku, w jakim one są tutaj zawsze, więc podejrzewam, że tu jest to. Ja natomiast Sycylię kocham na pewno za to wszystko, co powiedziałam wyżej, ale Sycylia nauczyła mnie takiej innej filozofii życia. Ja pamiętam, jak przyjechałam na początku, jeszcze to było 5 lat temu, jak zaczęłam przyjeżdżać na Sycylię. Pamiętam takie momenty, że każdy piątek, każda sobota i niedziela to były wyjścia. Cała rodzina wychodziła, wszyscy razem, wychodzili sąsiedzi na biesiady. I to były takie biesiady, gdzie zaczynaliśmy kolację przystawką o godzinie 20-21, a kończyła się ona o godzinie 1 w nocy. I kiedyś zapytałam taką ciotkę, mówię do niej, słuchaj, ale jak to jest, że Sycylia, tak się mówi, że u was taki kryzys, że jest bieda, że to jest wyspa. Jak to jest, że tutaj ludzie w każdy piątek, sobota, niedziela wychodzą do tawerny, do baru, do trattorii. Jak to jest, że wy tak cały czas wychodzicie, imprezujecie? I ona mi tak pięknie powiedziała, wiesz, to jest takie bardzo proste. Samochodów nowych nie kupujemy, bo nas zaraz ktoś z lewej, z prawej obetrze. Domy mamy pokoleniowe, więc nie pakujemy się w jakieś wielkie kredyty, że nie zażynamy się, żeby pracować na kredyt. Rzeczy materialne dzisiaj są, etna wybuchnie, coś stracimy. Dzisiaj to jest, a jutro tego nie ma, a drugi człowiek zostaje. I przeprowadziłam się na Sycylię na moją 30 i zaraz był wybuch pandemii, więc tak naprawdę dopiero zatrzymałam się w pandemii tutaj, w tym życiu sycylijskim. Jak obserwowałam tą społeczność, ludzi, którzy tracili wszystko, zostawali z małymi dziećmi i nie mieli naprawdę środków do życia, a oni potrafili wszyscy razem na tych balkonach cieszyć się sobą. Potrafił jeden sąsiad upiec chleb i on obdzielił całą klatkę schodową. To było dla mnie tak niesamowite, że ci ludzie cieszą się z małych rzeczy, że tutaj to materialne ma inne znaczenie, inny wymiar. Kocham tych ludzi, kocham tą filozofię, w jakiej żyją. Tutaj jest taki nurt filozofii na Sycylii, on się nazywa futipini, co znaczy miej dystans do wszystkiego, na co nie masz wpływu. I faktycznie ja w pełni tutaj odżyłam, bo mam spokojne serce, a to jest dla mnie najważniejsze. Język sycylijski, czym on różni się od włoskiego? Język sycylijski, ja mówiąc biegle po włosku, jak zaczęłam tutaj przyjeżdżać, nie rozumiałam Sycylijczyków. Język sycylijski to dla mnie jest taka naleciałość języka arabskiego z mieszanką portugalskiego i z andaluzyjskim, więc to jest wszystko takie bardzo twarde i taki, myślę, że najbardziej zbliżony chyba do arabskiego w moim przekonaniu. Jakie specjały uważasz, że są takim najbardziej popularnym w tej kuchni, które trzeba na pewno zjeść, kiedy będzie się na tej wyspie? Na Sycylii trzeba zjeść koniecznie i zajadać się pistacjami, bo Sycylia to wyspa pistacji. Wenecji. Więc my tutaj zażeramy się, że tak brzydko powiem, kremem pistacjowym, pesto pistacjowym i wszystko, co z pistacjami tutaj jest związane, to jest taką bazą i słodkości. I te pistacje też są często połączone na przykład z krewetkami, więc to jest pyszne. No, mój ulubiony to jest makaron z krewetkami w sosie pistacjowym, albo makaron, czyli pasta z miecznikiem, bo tutaj rybą, która jest wszędzie dostępna, jest przepyszna, to jest miecznik, z bakłażanem i z miętą, więc to na pewno wszystkim bardzo polecam. Ale takie rzeczy typowo regionalne, to o dziwo nie jest pizza. Pizza jest z Neapolu, pizza jest italiana, natomiast tutaj można spotkać oczywiście pizzę i ją zjeść, natomiast to nie jest typowa, ta cienka pizza nie jest typowym produktem tutaj jedzeniowym sycylijskim, ale Sycylijczycy mają pizzę na grubym cieście i ona się nazywa sfincione, więc można taką próbować. Ona jest często z pomidorami, taka gładka, cebulę dodają i bardzo często anchois, co jest takie słonawe, więc sfincione to jest pizza na grubym cieście. Na pewno trzeba spróbować arancini, czyli to są takie kulki ryżowe, w środku wypełnione sosem ragu, czyli to jest takie mięso mielone w sosie pomidorowym, do tego jest groszek jeszcze dany. Jest to mięso, ten farsz, to jest oblepione wszystko ryżem i obtaczane w takiej panierce i smażone na głębokim tłuszczu, więc to są takie chrupiące kule duże, ryżowe. No ale mamy jako przystawkę bardzo często podają panelle i krokę. Panelle to są placuszki z ciecierzycy, natomiast krokę to są takie krokieciki ziemniaczane też z dodatkiem mięty. Jeszcze takim specjałem jest na pewno cannoli, czyli taka rurka. Cannoli, oczywiście widzisz dobrze, że jesteś czujna, bo zapomniałam powiedzieć o cannoli. Tradycyjny jest na bazie ricotty, czyli to jest krem z ricotty. Często tam już trochę kombinują i dodają też pistacjowego kremu, ale to są takie kruche ciasto wypełnione właśnie kremem na bazie ricotty. Tak. Słynna granita, czyli to są takie lody. Jak to wygląda właśnie? Jak to powiedzieć? To jest tak jakby lód, taki zwykły lód, mrożony z syropem jakimś, albo na bazie soku z owoców. To jest mrożone, a potem w blenderze rozdrabiane, czyli taki napój lodowaty. I jego się też je bardzo często na śniadania w gorące dni, żeby ochłodzić organizm. Jedzą tutaj Sycylijczycy na śniadanie bułka, czyli ta brioszka, o której już wcześniej mówiłam przy temacie lodu. To jest brioszka, ta chałka, taka słodka bułka i ją maczają po prostu wszyscy w tym musie z lodu, w tym takim napoju zimnym i tak się to zajada, nie? Bułka z tą granitą. A jaka jest ta idealna sycylijska kawa? Kawa idealna sycylijska to jest mocna siekiera, małe espresso i są miejsca, słuchaj, na Sycylii, tutaj na przykład są bary, gdzie podają tylko espresso, bo uważają, że każdy inny rodzaj kawy to jest profanacja kawy. No, w niektórych miejscach jeszcze dozwolone jest cappuccino do godziny 12, ale już później to już tylko kawę. Teraz przejdźmy do owoców. Jakie są uprawiane na wyspie? Dobra, powiem o owocach. Teraz mamy super soczki świeżo wyciskane z granatów i z pomarańczy. I mamy czerwone pomarańcze, więc one są soczyste, słodziutkie. Teraz jest na to jak największy sezon, granaty, pomarańcze, plus kwitną migdały i mamy też limunię sycylijską. To też jest taki inny owoc. To są takie bardzo duże cytryny, które w środku są kwaśne, a cały miąższ jest bardzo gruby miąższ, biały i jak chcemy zjeść tą limunię, to ją kroimy w takie grube plastry. Jak ją zajadamy, to zjadamy najpierw środek, który jest kwaśny, a później zajadamy ten miąższ, który jest słodziutki, więc to połączenie tych smaków jest naprawdę cudowne. Kwestia roślinności Sycylii i kwiatów. No ja lubię te wszystkie kaktusy tutaj, które są. Mnie to zachwyca i jestem największą fanką opuncji. Dla mnie opuncja jest najpiękniejszą rośliną, jaką tutaj ja osobiście widuję i ta jej cała struktura, i te jej kolory, i te kiedy zaczyna kwitnąć. Dla mnie to jest najpiękniejsze. Juki, agawy. Ja lubię jednak tego typu roślinność i to mnie zachwyca. Natomiast jeżeli chodzi o roślinność i w ogóle krajobraz na Sycylii, mnie się wydaje, że on zachwyca tym, że jest górzysty, a w połączeniu z pięknymi zielonymi trawami, z tymi terenami zielonymi, taka to jest, bym powiedziała, nawet toskańska zabudowa, a zarazem widzimy morze, To wszystko mam wrażenie, że w połączeniu te trzy góry, morze i ta toskańska zabudowa, ta piękna zieleń, to jest dla mnie już chyba najpiękniejsze, co może być na świecie. Jakie pamiątki warto przywieźć ze swojej podróży na Sycylii? Jakie pamiątki? Na pewno te Teddy Moro to są te głowy takie ceramiczne i to jest symbol, jak mówi legenda. Legenda jest długa, więc nie będę jej opowiadać. Natomiast to jest symbol wierności w domu, więc i twarz Pana i twarz Pani musi być na znak niezdradzania się nawzajem, więc myślę, że to jest takie ciekawe. No i oczywiście szyszka sycylijska, która musi być w każdym domu i ta szyszka ma chronić od złej energii, ma przynosić fortunę, zdrowie, pieniądze, szczęście, miłość. Szyszki są w różnych kolorach, które też mają swoje jakieś symbole, więc myślę, że fajnie wyjechać z taką szyszką i sobie przypominać o swoich wakacjach sycylijskich. Albo koszulkę z Ojcem Chrzestnym, bo też bardzo dużo osób przyjeżdża i mówią, że koniecznie chcą koszulkę z Ojcem Chrzestnym, albo panie kupują sobie fartuszki z Ojcem Chrzestnym. Jaki temperament mają Sycylijczycy i jaki stosunek mają też do turystów? Sycylijczycy, mam wrażenie, to jest naprawdę grupa ludzi i wyspa ludzi szczęśliwych. Ja to cały czas powtarzam, bo oni są bardzo szczęśliwi na co dzień, ale są też czasami potrafią być wariatami niezłymi, bo mają ten temperament swój bardzo wybuchowy, bardzo taki, gorący i nakrzyczą, patelnie latają, krzyki, afera jest co chwilę, wszystko afera, a za chwilę im przejdzie i już największa miłość, największa przyjaźń i w ogóle to jest takie bardzo burzliwe tutaj życie, ale bardzo są też troskliwi, bardzo są tacy, że swoje oddadzą, sami nie zjedzą, a oddadzą drugiemu człowiekowi, więc to są naprawdę bardzo fajni, pozytywni ludzie. Ja ich kocham całym sercem. To teraz przejdźmy do twojego miejsca zamieszkania, czyli do stolicy wyspy Palermo, która jest wieloma perełkami architektonicznymi. Między innymi mam tu zapisane, że jest plac Normanów, park Villa Bonanno, Fontanna Wstydu. Stare miasto Palermo jest przepiękne. Zaczyna się od Porta Nuova, Porta Felice. To są takie dwie bramy rozpoczynające i kończące Stare Miasto. A w samym centrum Starego Miasta, właśnie przy tej fontannie, o której mówisz, przy Fontannie Wstydu, znajduje się takie skrzyżowanie czterech śpiewaków, Quattro Canti. To jest przepiękne skrzyżowanie, które jest w samym centrum Starego Miasta. To jest obowiązkowe miejsce, które trzeba zobaczyć i jak stoimy już na tym skrzyżowaniu czterech śpiewaków. W każdą stronę rozpościerają się przepiękne, malownicze, architektoniczne zabytki. To jest bardzo dużo kościołów, które są naprawdę piękne. Katedra, która jest na przepięknym placu, jest ogromna, ma tyle monumentów, ma styl eklektyczny, więc to jest też, jeżeli chodzi o zabudowę, niesamowite zjawisko. Jest przeogromna. Na placu są przepiękne też rośliny, są palmy. Uważam, że to są miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć. Palermo są też znane wszystkim katakumby, więc też bardzo dużo ludzi przyjeżdża, żeby odwiedzić te katakumby. Zaś dwa miejsca, o których muszę powiedzieć, Vucciria i Ballaro. To są takie miejsca, to są dwa targi. To są dwa targi, gdzie jest głośno, gdzie jest bardzo tętniące życie, gdzie można kupić wszystko, gdzie wszyscy krzyczą. Po prostu jest jak w takim, jak to moja znajoma jedna powiedziała, tu jest jakiś Matrix. I Ballaro to jest taki na chwilę obecną największy targ, mam wrażenie, on jest chyba największy. Natomiast Vucciria to jest najstarszy targ. I teraz w dzień można tam kupić sobie owoce, warzywa, ryby i owoce morza i mięso, wszystko można kupić sobie. Natomiast wieczorem on się totalnie zmienia, jest nie do poznania, bo zaczyna się jedna wielka, że tak powiem, imprezownia, więc jest sławna i kultowa Tawerna Azurra, do której wszyscy przychodzą na szota, gdzie leci zawsze regionalna kultowa muzyka, gdzie ludzie tańczą na dworze, bawią się i myślę, że Palermo ma tyle do zaoferowania, że ja bym mogła tak w nieskończoność tak opowiadać i mówić. To jest przede wszystkim miasto kontrastu, więc do Palermo trzeba przyjechać.